Witam Was. Witam Was. E, dzisiaj kolejny filmik. E, bardzo często e, pytacie mnie, zrób jakieś e, Q&A czy jakieś coś, czyli pytanie i odpowiedź. To znacie? P i O. Co? P i pytanie O, pytanie i odpowiedź. Okej, okay. <laughs> się zakręciłem. Nie, 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 ja, ja nie mówię nic o ten. Inny rzeczy, gdzie jest ten jeden słowo, o ten dwie literki, ale bo to nie jest temat dla mnie. Dobra, także robimy coś takiego. Robimy taki mały eksperymencik, może znowu, jak to tutaj wypali. Także, jeżeli macie jakieś pytania, które was e, strasznie dręczą, e, które wam spędzają sen, z powiek, e, przez które macie w nocy. E, koszmary, że budzicie się cali spoceni ze strachu, z szybkim biciem serca i chcielibyście poznać odpowiedź na nie, dotyczącą nas, to możecie je teraz tutaj zadać pod tym filmikiem. My postaramy się, znaczy nie wiem jaka będzie ilość tych pytań, postaramy się odpowiedzieć może na część, może na wszystkie, bo jak ich będzie ponad tysiąc, no to pewnie wszystkich nie damy rady odpowiedzieć. Ale myślę, że na pewno jakieś pytania z tego wyłapiemy, zobaczymy jakie będzie i postaramy się tutaj Wam odpowiedzieć na te pytania. Także może być to ciekawe. Jakie to mogą być pytania? Jakie chcecie ogólnie? Tam w sumie jest to obojętne. Tylko już mówię z góry, że na pytania typu medyczne, co na to, co na to, to sobie darujcie, bo to tak nie działa. Ja nie jestem lekarzem i mi tego nie wolno. Pytanie na PIN nie dajemy. Reakcje? Mieszczanie tak, tam tak nic nie ma. Tak, jak mówię, pytania medyczne odpadają, bo to nie jest tutaj dla mnie broszka, bo za to można sobie problemów narobić. My tylko możemy przekazać doświadczenia nasze, własne. Które żeśmy mieli, z czymś, które miały miejsce w mojej rodzinie, i to po prostu przekazujemy w filmach, które robimy, ale bezpośrednio pytanie sensu, typu, co, nie wiem, na coś tam. Co Kiedy zrobić? mam problemy z pankreas, co musiał robić? To się nie da. To się nie da, to, się, to jest niemożliwe do zrobienia. Nie ma takiej opcji, bo to jest naprawdę masa różnych rzeczy, na które trzeba spojrzeć. I takie pytanie nie wnosi praktycznie nic, i tu nie ma co z tym zrobić. I mi nie wolno na nie odpowiedzieć. Ale jak macie jakieś inne ciekawe pytania, śmiało możecie puszczać w komentarz. Oczywiście darujcie sobie pytania typu, ile masz centymetrów, bo takie coś już mi na maila przychodziło. Także to możecie sobie darować, bo to nie ma sensu. Nawet nie będę odpisywać na no, takie rzeczy, ani na nie nie będę odpowiadać, bo nie chcę tutaj zawstydzić całej reszty. Ale co ja na ten ludzi, których chcą pytać, ten pytanie. W Holandii, nie wiem, albo to też jest tutaj w Polsce, mamy jeden rozmiar. No, zobacz. To jest Rosja. Proszę bardzo. Większość większy ja nie musiał mówić. No, patrzą po nosie. Czy <grymne> jak macie jakieś pytania, nie wiem, na przykład... Nawet mogą być prywatne, tylko z zachowaniem... Y jak gdyby troszeczkę godności, również tego, który będzie pytać, nie tylko tego, który musi na to odpowiadać, to też może przejść, nie wiem, coś o zwierzętach, coś o ogrodzie. Możecie pytać, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaka będzie ilość. Ja to spróbuję sobie spisać jakoś, nie wiem, albo wydrukować, nie mam zielonego pojęcia, jak to jeszcze zrobię, zależy ile tego będzie. I będziemy to robić. Nie wiem, czy to się zmieści w jednym filmie, wtedy może być tak, że wyjdzie z tego kilka części, bo jak tych pytań będzie za dużo, to może być tak, że po prostu nie damy rady tego zrobić. A za długich filmów też nie będę robić, bo one nie mają sensu, widzę. Bo film na przykład, który raz złożyłem z tej całej serii, on miał 3 godziny, 88% jak się nie mylę widzów obejrzała do 12 minuty i później się wyłączała. Czyli, tak jak widzimy, i to bardzo często jest również w tych filmach, które mi wyszły gdzieś około 30 minut, widzę, że najlepszy odbiór jest do 15 minut. Po 15 minutach już leci w dół, dlatego to jest też związane z tą koncentracją, którą tutaj mamy, bo ja wiem, że ludzie mają bardzo wielki problem z koncentracją, żeby się na czymś skupić i mogą tą koncentrację tylko Około 10-15 minut, niektórzy mniej niestety, niektórzy nawet i 5 minut, i już gubią swoją koncentrację, już dalej później nie przyjmują tych informacji, które są, tylko one przelatują jak gdyby przez nich. To jest wszystko spowodowane naszym pędem życia, że zadany nam jest przez system, można powiedzieć, tyle rzeczy, że po prostu nie mamy czasu już na nic innego. Ale to jest specjalnie tak zrobione, żebyśmy nie mieli czasu na nic innego. Żebyśmy czasem się nie zaczęli zastanawiać, czy to wszystko rzeczywiście ma sens i czy to rzeczywiście tak ma być wokół nas wszystko. To jest po to tylko i wyłącznie spowodowane. To znacie, na inne słowo, oni nie dają nam czas na myślenie sama. Tak. Także tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może być ciekawie, może być nieciekawie. Także tak jak mówię, koło 15 minut będę robić takie filmy. Może 18, Max 20, więcej nie będę tutaj z tego wyciągać. I zobaczymy, jakie będą pytania. Także śmiało możecie walić w komentarze, co tam Wam przyjdzie do głowy. Możecie pytać. Możecie jeszcze zadać na przykład jakieś pytania, jak jest za granicą. Jeżeli jeszcze coś Was interesuje, na przykład w Holandii, gdzie byliśmy i też bardzo długo wcześniej byłem, też mamy dość duże doświadczenie. Jeżeli chodzi o to, to też takie coś jest możliwe, bo już też miałem kiedyś parę pytań. Rzeczywiście też się przewijały i na mailu, że ktoś tam chciał jechać i miał tam jakieś pytania, nie wiedział co ten, tego, jak to tam zrobić. Także to też możemy coś ewentualnie dopomóc z naszych doświadczeń. Także tutaj też jest taka opcja. No i najważniejsze, kiedy będziemy to kręcić, tego jeszcze właśnie nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, jaka będzie ilość tych pytań, jakie będzie natężenie tych pytań. To się dopiero okaże, kiedy będziemy to kręcić i kiedy to po prostu wyemitujemy. Bo no nie wiem, bo może być tak, że po tym filmie, nie wiem, będzie zaraz i ze 100 pytań pod tym. No to myślę, że wtedy dosyć szybko zaczniemy tutaj coś pierwszego nagrywać w tym temacie. A jeżeli będzie tylko parę, to poczekamy aż tego będzie więcej, bo jak będzie to pytanie, które mi zajmie odpowiedź tylko 5 sekund, no to <noise> no to nie ma sensu, bo film wyjdzie nam bardzo krótki z 5 minut, także poczekamy aż będzie tych pytań wtedy więcej. I myślę, że to chyba tyle. Także śmiało zadawać pytania. Co to znacie śmiało? Ło! <noise> Spróbuj! Zonder Angst, frage, A, bez strach no. Okej, okay, dobra. No. Teraz rozumiem. No nie wiem, jakby to inaczej przetłumaczyć. <laughs> nie skradzi. Teraz rozumiem. Dobra. I pamiętajcie, nie medyczne pytania, bo ja nie lekarz, jam ja szaman. <laughs> dobra, także tyle na dziś, i pozdrawiamy Was, i sami będziecie widzieć, kiedy to przyleci. Te live, a jak nie live, tylko te odpowiedzi na te pytania. A jak nie chcecie ich przeoczyć, to tak jak macie subskrybuj, jest koło tego taki dzwonek. W ten dzwonek trzeba kliknąć i trzeba ustawić na powiadomienia wszystkie, że chcecie mieć. Bo jak tego tam nie ustawicie, to większość tych filmów po prostu nie dostaniecie powiadomień. Bo to też już widzę, że ktoś czasami pyta o film, a ten film na przykład dwa dni wcześniej był zrobiony, także wiem, że już powiadomienia nie dostał. Dobra, także tyle na dziś, pozdrawiam, hej. Pa, do następnego razu.